Radnika Miasta i Gminy panią Małgorzatę Szlak, dyrektora ZAS-u panią Barbarę Dąbrowa, witam kierownika OPS-u panią Ewę Szczucik, witam podinspektora do spraw KAT panią Katarzynę Słowik, witam pracownika referatu finansowego pana Andrzeja Koncerza, witam szanowne panie i szanownych panów sołtysów oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po zapoznaniu się z listą obecności stwierdzam, że w obradach uczestniczy 15 radnych na skład Rady 15, wobec czego Rada jest zdolna do podejmowania uchwał. Radni wraz z tymi materiałami otrzymali porządek obrad, który przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie obrad sesji. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji. Punkt trzeci. Sprawozdanie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Punkt czwarty. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt pierwszy. Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego. Wspieranie dzieci i młodzieży w formie posiłku przedszkolu i szkole na lata 2019-2023. Podpunkt drugi. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podpunkt trzeci. Określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Pilica. Podpunkt czwarty. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu i gruntowej na działce numer 1701/3 obręb Pilica położonej w miejscowości Pilicy przy ulicy Kościuszki. Podpunkt piąty. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Pilica. Podpunkt szósty. Wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na część nieruchomości położonej w Dobrakowie stanowiącej własność gminy Pilica. Punkt piąty. Wolne wnioski. Punkt szósty. Zamknięcie obrad sesji. Czy są jakieś wnioski odnośnie ponownych obrad? Nie widzę. Wobec tego kontynuujemy porządek obrad ustalony. Punkt drugi to jest pierwsze otwarcie. Odbyło się punkt drugi. Przyjęcie protokołu przebiegu obrad poprzedniej sesji. Protokół z obrad poprzedniej sesji numer 4 wyłożony w Biurze Rady pod numer 24 jest także udostępniony w internecie. Czy radni mają uwagę odnośnie protokołu z obrad poprzedniej sesji? Nie widzę. Wobec czego przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Wobec tego protokół przyjęty jednogłośnie. Następnie to jest trzeci. Sprawozdanie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jak wiadomo, wczoraj odbyło się ogólne posiedzenie komisji, na którym tak projekty uchwał, jak i także to sprawozdanie pani dyrektor szczegółowo były omawiane, analizowane, też tutaj. Ze względu jednak, że dzisiaj większe gremium, ja bardzo proszę panią dyrektor, posłuchajmy. Szanowni Państwo, karta nauczyciela narzuca na każdą jednostkę samorządu terytorialnego taki obowiązek, aby w styczniu każdego roku przeanalizowała płace, które otrzymali nauczyciele szkół i przedszkoli prowadzonych przez siebie, a następnie te płace muszą być porównane do wydatków i do minimalnych płac, jakie nauczyciele mają osiągnąć zgodnie z tym, jak to karta nauczyciela określa. I teraz nauczyciele na kolejnych stopniach awansu zawodowego, a więc nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani, dyplomowani, otrzymują odpowiednio znaczy pensje, które następnie jakby ich sumujemy wszystkie, wyciągamy średnie, takie średnie jakby średnią kwotę, którą otrzymuje nauczyciel u nas. Porównujemy ten wydatek do wydatku, jaki powinien być osiągnięty przez nauczycieli. I teraz w naszej jednostce, czyli miasto i gmina Pilica, dla wszystkich tych szkół i przedszkoli, zrobiła taką analizę, z której wynika, że nauczyciele na stopniu
nauczyciel stażysta otrzymali tą minimalną kwotę, a nawet nasze wydatki przekroczyły tutaj no, niewielką kwotę, bo tych etatów mamy tylko dwa, około 3000 przekroczyliśmy, czyli nauczyciele otrzymali minimalne średnie wynagrodzenie. Na stopniu nauczyciela kontraktowego również otrzymali to minimalne średnie wynagrodzenie. Też przekroczyliśmy jakimś tam kwotą nawet te stawki. Natomiast trzeci taki stopień, czyli nauczyciel mianowany, no nie otrzymał tej kwoty, więc dopłacamy tutaj w tym wypadku 20 169 zł i to jest jedna kwota, jaką musimy dopłacić. Następny, najwyższy stopień, czyli nauczyciele dyplomowani, osiągnęli te swoje minimalne stawki, a nawet troszkę przekroczyliśmy to także w związku z ciągłymi tam godzinami, które dochodzą, ciągłe godziny ponadwymiarowe, których mamy sporo, więc tą stawkę osiągnęli. W skrócie to właśnie można powiedzieć, że tylko na jednym stopniu dopłacaliśmy jakby ten jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycielom dla nauczycieli mianowanych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, proszę, jakie mają pytania? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do następnego. To jest podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsze, ustanowienia wieloletniego programu osłonowego wspieranie dzieci i młodzieży w formie koszyków przedszkolu i szkole na lata 2019-2026. Bardzo proszę. Szanowni zebrani, uchwała Rady Ministrów z października 2018 roku spowodowała ustanowienie wieloletniego programu na 2019-2023 w zakresie dożywiania dzieci. Właściwie ten program się nazywa Wieloletni Rządowy Program Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Jednym z zadań tego programu jest pokrywanie kosztów posiłków dzieci w szkole i w przedszkolu. Żeby to się mogło stać, w grudniu na sesji była podjęta uchwała o podwyższeniu kryterium dochodowego. I to już jest czynione od 1 stycznia, są podejmowane decyzje pod tym kątem, że te dzieci już jedzą w szkołach i przedszkolach. Niemniej jednak w tym programie jest też taki zapis, że jeżeli dyrektor szkoły czy przedszkola zauważy, że jest dziecko, które wyraża chęć zjedzenia posiłku, a rodzice o to nie zadbali albo nie dostał dyrektor informacji z ośrodka pomocy społecznej, że temu dziecku jest przyznana taka pomoc, może zgłosić do ośrodka pomocy społecznej fakt, żeby pokryć temu dziecku ten posiłek bez względu na sprawdzanie sytuacji finansowej w rodzinie i bez podejmowania decyzji administracyjnej. Niemniej jednak, żeby tak można było zrobić, konieczne jest, bo jest to w zapisie w tym programie, podjęcie przez Radę właśnie takiego gminnego, wieloletniego programu osłonowego wspierania dzieci i młodzieży. I dlatego też przedłożony został projekt uchwały i projekt tego programu celem jego ewentualnego zatwierdzenia. Dziękuję. Uchwała nr 5, łamane przez 2019 Rady Miasta i Gminy Wilnica w sprawie ustalenia wieloletniego programu osłonowego wspieranie dzieci i młodzieży w formie posiłków w przedszkolu i szkole na lata 2019-2023. Rada Miasta i Gminy Wilnica uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się wieloletni program osłonowy wspierania dzieci i młodzieży w formie posiłków w przedszkolu i szkole na lata 2019-2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Pilica. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała 48/363/2014 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Przypominam, że głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki, następnie zaznaczenie odpowiedniej kratki na imiennym wykazie do głosowań. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Proszę o zaznaczenie odpowiedniej kratki na innym wykazie głosowania. Odczytuję wynik głosowania. Przybyli Barbara, tak, Jan Wojciech, tak, Karpała Tomasz, tak, Właściwi Łukasz, tak, Gajda Paulina, tak, Grzesia Kazimierz, tak, Kanielska Joanna, tak, Kudra Łukasz, tak, Majka Łukasz, tak, Miklas Jacek, tak, Omeła Marcin, tak, Skutki Robert, tak, Szota Michał, tak, Węgarz Stanisława, tak, Wyrodek Renata, tak. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Punktem następnym są podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Chciałam nadmienić, iż ilość odpadów
stawka ta pozwoli nam w niewielkiej części zrekompensować część ponoszonych na bieżąco wydatków. Wiadomo, styczeń, luty, marzec ponosimy większe wydatki według niskich stawek, które otrzymujemy. Najbliższe miesiące mniej więcej to pokryją. W perspektywie mamy przetarg na kolejny okres wywozu. Co będzie dalej, czas pokaże, bo tego nie wiemy na dzień dzisiejszy. Także proponowana stawka od osoby 11 zł. Za wywóz nieczystości segregowanych, natomiast za niesegregowane 17. Dziękuję. Jeszcze raz pani skarbnik, czy radni mają pytania? Uchwała Rady Miasta i Gminy Pilica w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miasta i Gminy Pilica uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Na obszarze gminy Pilica opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi ilość liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłat ustalona w paragrafie drugim niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Ustala się stawkę podatkową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 11 zł miesięcznie. Ustala się wyższą stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywnie zbierane i odbierane, w wysokości 17 zł miesięcznie. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 30 łamane przez 220 łamane przez 2016 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Pilica. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2019 roku. Dziękuję bardzo. Proszę przystąpić do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Proszę o zaznaczenie odpowiedniej kartki na imienne wykazie głosowe. Odczytuję wynik głosowania. Przybyli Barbara tak, Jan Wojciech tak, Karpała Tomasz tak, Właśkiewicz Łukasz tak, Gajda Paulina tak, Grzesia Kazimierz tak, Paniecka Joanna tak, Szkudra Łukasz tak, Majka Łukasz tak, Migras Jacek tak, Omeła Marcin tak, Skutnik Robert tak, Szota Michał tak, Węgla Stanisława tak, Wyrodek Renata tak. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych mieszkańców miasta i gminy Pilica. Bardzo proszę o czytanie przeleśnie do Maria. Uchwała Rady
Miasta i Gminy Bielica w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bielica. Rada Miasta i Gminy Bielica uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bielica w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miasta i Gminy Bielica. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo. Czy urzędnicy mają pytania? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Bardzo proszę o zaznaczenie odpowiedniej kartki na imię i numer głosowania. Podpunkt drugi.
Zakres korzystania przez stałą i dystrybucja stałą się odbędzie nieruchomości wymienionej w ustawie 1 powyższej zostanie szczegółowo wskazany w umowie notarialnej o ustanowieniu służebności przesyłu. Podpunkt 3. Ustanowienie służebności nastąpi na za jednorazowym wynagrodzeniem określonym przez rzeczoznawcę majątkowego powierzonym na podatek od towarów i usług. Podpunkt 4. Wszelkie koszty wynikające z ustanowienia służebności przesyłu i gruntowej pokrywa tablą dystrybucja za oddział Będziny. Punkt 5. Plan graficzny służebności stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Wilica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Proszę o zaznaczenie odpowiedniej karty na imienne wydarzenie.
głosowania przybyli Barbara Tak, Karol Wojciech Tak, Karpała Tomasz Tak, Marcin Łukasz Tak, Gaja Paulina Tak, Grzesia Kielimierz Tak, Kaniecka Joanna Tak, Kudra Łukasz Tak, Majka Łukasz Tak, Miklas Jacek Tak, Omyła Marcin Tak, Skutnik Robert Tak, Szota Michał Tak, Węgarz Tak, Sława Tak, Wyrodek Renata Tak, uchwała przyjęta jednogłośnie. Następny to w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na część nieruchomości położonej w Dobrakowie stanowiącej własność gminy Pilica. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, wpłynął wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy do tutejszego urzędu z Orange Polska S.A. właśnie w miejscowości Dobraków. Dzierżawią od kilku lat ta firma dzierżawi kawałek gruntu, to jest o powierzchni 20 metrów kwadratowych. Jest tam umieszczona taka stacja przekaźnikowa, żeby można było w tej sieci posługiwać się urządzeniami, tak, odbiornikami. I tutaj zgodnie z uchwałą i obowiązującymi stawkami mamy taką możliwość przedłużenia, oczywiście na wniosek, jak powiedziałem, firmy, mamy możliwość przedłużenia tej umowy dzierżawy. Oczywiście zaznaczam, że zgodnie ze stawkami obowiązującymi, jeśli chodzi o uchwałę, która dotychczas obowiązuje, ale tak jak wczoraj na komisji powiedziałem, gdybyśmy podjęli uchwałę w najbliższym czasie, czy w późniejszym terminie zmieniającą stawki, mimo to, że ta umowa będzie na 10 lat ewentualnie przedłużona, to w każdej chwili możemy ją aneksować i te stawki mogą ulec zmianie, jeśli mówię, w najbliższej przyszłości ewentualnie będzie taka uchwała o zmianie. Także nie ma tu zagrożenia w tym zakresie. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panu Burmistrzowi. Czy na mnie mamy pytania? Bardzo proszę Pana Uchwała Rady Miasta i Gminy Świdnice w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na część nieruchomości położonej w Dobrakowie stanowiącej własność gminy Świdnica. Rada Miasta i Gminy Świdnice uchwala. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym z Orange Polska S.A. siedzibą i adresem w Warszawie 02326 Alei Jerozolimskiej 160 na dzierżawę nieruchomości będącej własnością gminy Świdnica, stanowiącej część działki oznaczonej numerem 122/2 o powierzchni 20 m2 pasem przyległym do drogi powiatowej numer T919/4 o szerokości 4 metrów i długości 5 metrów położonej w obrębie Dobraków na okres 10 lat. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Pilica. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Proszę o zaznaczenie odpowiedniej kratki na imiennym wykazie głosowania. Tak, Gaja Paulina, tak, Grzesia Kazimierz, tak, Kanicka Joanna, tak,
Kudra Łukasz, tak. Majka Łukasz, tak. Mikro Jacek, tak. Oma Marcin, tak. Służby tak. Szota Michał, tak. Wejna Stanisława, tak. Wyrodek Renata, tak. Uchwała przyjęta i wygłosi. Punktem następnym porządku obrad są wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado Sołtysi i przybyli goście. Ze względu na to, że zbliża się kampania na 2019 przyjmowania wniosków o płatności bezpośredniej ONW, chciałbym do szanownego tutaj grona zakomunikować, że najbardziej się u nas zmieniły tereny ONW. Co to są tereny ONW? To może powiem pokrótce. Są to tereny, które mają ułatwić rolnikom kontynuowanie rolniczego użytkowania ziemi, a także umożliwić zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich. Co się u nas zmieniło? Ze względu na to, że Unia Europejska zobligowała nas do wyznaczenia nowych terenów i te tereny zostały wyznaczone w miejscowości Pilica, pięć obrębów ewidencyjnych w gminie. Po prostu nie będą miały te miejscowości ONW. Jakie to są miejscowości? Jest to miejscowość Wierka, Maleszyna, Jastrzębi, Wierzbica, Kidów i Przychody. Te miejscowości stracą 264 zł do hektara, bo taką stawkę miały zawsze płaconą, ale nigdy Pilica jako miasto nie miała wyznaczonego terenu ONW. Pilica na dzień dzisiejszy wchodzi jako teren ONW, a te 5 miejscowości wypadły. Dziękuję bardzo. Ma to miejsce, tak jak burmistrz odpowiada, jest to miejsce w całym kraju i cała Unia Europejska jest zobligowana do wyznaczenia tego terenu. Dziękuję bardzo.